Hej, witam was w 56. odcinku Simsów. Wchodzimy już w grafik. I dobra, jesteśmy... Na początku chciałam wam pokazać rzeczy, które sobie pobrałam. Nie będę przedłużała. Tu już widzimy jakieś modyfikacje. Tam nie... Maxis nie bierze odpowiedzialności za to. No, trochę tam ich trochę mam. No dobra, zobaczymy, czy one w ogóle tam będą, nie? Czy te ubranka, bo... Nie pobrałam tego aż tak dużo. Ale też nie aż tak źle. Co ja tam miałam pobrane, aż muszę pomyśleć. Kilka włosów, usta, oczy. Oczy są dla mnie bardzo ważne. Jak Sims ma jakby takie soczewki, jakieś takie inne oczy niż takie puf, walnięty kolor, to wygląda tak trochę jak człowiek. Tak. Może to smutne właśnie? Odbieramy Simsom simowatość. Ja chyba ubiorę jednak okulary, bo powiem wam, że muszę mieć chyba ubrane okulary. Trochę się wstydzę szczerze, jak wyglądam w tych okularach. No ale powinnam. Znaczy też nie jakoś źle widzę. Dobra, trochę się wstydzę. Napiszcie mi, że nie wstydź. Widok, w którym zaczynamy grę, jest przerażający. No, możecie mi pisać. Zuzia, nie wstydź się być w okularach. Jejku, Zuzia, w ogóle wyglądasz super w okularach. No. Kto nie śpi? Nadal w sumie Amanda nie śpi. Tak smutno, wy wszyscy jesteście smutni. Czy ta mięta, jak to było w ogóle? Nawiedzona mięta. Czy ona was jakoś znużyła? Gdzie jest najbliższe lustro? A dobra, nie będziemy kupować, bo już chciałam wejść, żeby kupować, ale w sumie Amanda przebiegnie się tutaj. Co tam było? Przymierzaj stroje. Odśwież się. No. A co ty jesteś aż tak ten? Tylko energii trochę słabo. Z drugiej strony jesteś w sumie szczęśliwa. Chodzisz i co mówicie? No będziesz zmieniała strój z opętaną miętą? Jak teraz tego nie będzie... Ej, czekajcie! Jeśli teraz będzie plaża! Dobra, pierwsza modyfikacja wyszła. Jesteśmy na plaży. Jak klimacik. Wow, już coś widzę. No ale może jednak przymierzajmy na niej. A nie, to jest jakiś taki patyczek. Anabel byłaby idealna, ale znowu Anabel jest... Tu Zoe starsza... Wanna fetch? A jak z tymi w ogóle jest? Bo to pewnie jest... Patrzcie... Ubierzmy taka... Merida... Nie... Lecimy w... Dobra, Amanda, no już trudno... Niech będzie... Najpierw na co dzień... Na pewno mamy coś nowego, już widziałam nowe rzeczy. Będę przeglądała trochę uważnie, także... Jezu, czas się w końcu pozbyć tych okropnych... Gdzie są dolne części garderoby? O, tutaj! Zdejm te galaksji, już koniec, wyrosłeś z tych galaksji. Czekajcie, jakie są tutaj może nowe? To jest w ogóle ciekawe bardzo, bo to nawet nie jest... Nie pobrałam tego, tylko to jest takie nowe, ciekawe bardzo. Może... Ubierz to do spania. Można? Nie można do snu? O, fajnie będzie to wyglądało do snu. Taka sobie porteczki. I koszulkę też. Znaczy nie będziemy teraz się zamierzać. Jezu, ej, to stanie ładnie pasuje. Jaka jestem dziewczęca, jak zmieniam. Dobra, nie, tutaj bierzemy. I sukienkę ci damy, taką ładną. Ja już wiem jaką. Która była przed chwilką? Ta, tak? No ona na pewno inaczej będzie wyglądała na innych dziewczynach. Coś tutaj wyglądasz naprawdę olśniewająco. Może, że ładnie. No a na przykład na niej... O ile tutaj w ogóle idzie takie coś zrobić? O, jest! No to już jest trochę taki patyczek. Nie, no to jednak jest różnica. Nie. Ani... I włosy! Jak mówiłam, Kenanda na pewno zmieni włosy. Nie na to, żartuję. O ile będą te włosy, proszę, niech one się pobrały. Bo ja je pobrałam takie super pasujące włosy. O, tutaj to! Stwierdziłam, że to jest idealne. I w ogóle jak od razu ładnie wygląda. Ale dobrze wygląda, naprawdę. A też będziemy wszyscy lecieć w kolorowe? Chociaż te brązowe pasują jej, powiem wam. Bo brązowe to jest taki ten kolor...
Ale tutaj widziałam, że to super wyglądało. Końcówki tylko? A tu całe? Końcówki czy całe tylko? Dobra, niech tak będzie. Tak mi się spodobało bardzo. Albo tak? Końcówki które? Jest taki dziewczęcy odcinek, taki totalny. Zmieniamy ubranka? Ale fajnie. Spoko. Makijaż też może już od razu przejdziemy tutaj. Bo te oczy. Czy tutaj znajdziemy te oczy? Tak! I co to jest? Dziwne trochę te oczy. Ej, te są takie chore, ale podobają mi się. No, patrzcie normalnie. A tutaj to są takie już normalniejsze, ale... I te mi się podobają, to są takie psycho, a ona jest trochę psycho, więc... Dobra, jest spoko. Tylko tutaj pewnie już będzie od razu. Jezu, ta fryzura w ogóle! Pozbędźmy się jej! Wyglądała tak dziwnie, wygląda w tej fryzurze ta ona. Jest słyszycie takie pi pi? Myszka mi tak skrzypi. I tu możemy ci walnąć jakieś takie dziwne. Te do sukienki trochę pasują. To jest to, co ma Anna. Ale to jest nowe. Jakie ładne! Jezu, ja bym chciała takie mieć włosy. Ale to ładnie wygląda. Jezu, ale dziewczęcość we mnie tak teraz... To jest takie trochę dziwne. Ten kolor, taki szary na końcach. Bardzo ciekawe, w ogóle tak ciekawe połączenia są tych włosów, że to aż ja się chyba zainspiruję do jakichś moich nowych fryzur. Nie no, brązowe. O to właśnie, to będzie dobrze wyglądało. A tutaj jak jest później? No tutaj te... To tutaj też nie może być. No byle jak jest tych nowych. O, to... Nie, miej tę swoją fryzurkę taką ciemną. To może być. Nie no, tu też musimy tak oddać. Ale też może jakieś inne. Będzie mieć każdy włosów kolor inny, innych tych. A tego nigdy nie da. Dobra, to fajnie ono wygląda. Ej, tu jestem zadowolona z tej metamorfozy. I tu jednak tą Amandę możemy zmienić. Ta fryzura do niej pasuje, ale niech ona ma normalne włosy. Widzisz, kurde. To jest takie dla mnie ciekawe, że to... Dobra, na pewno będziemy właśnie z takim kosmyczkiem. Taka Cruella de Mon mi się w sumie bardzo podobała. Co? A zróbmy z jej taką Cruella de Mon. I w tej sukience może zostać. Będzie totalna taka zmiana wizerunku. Czy nie, czy jest zbyt mrocznie? Co mówicie? Zbyt mrocznie trochę, nie? A w tych oczkach? Jak to był? O ja, ale dobrze. A, to takie już jest znudzone. Normalne oczy, takie może brązowe. Takie niebieskie oczy niech ma. Ej, no to jest o wiele lepsze, bo patrzcie, takie miał jakie. To są jej normalne oczy. I jak te, to jaka jest duża różnica? To są takie mniejsze te oczy, to może nie aż tak fajnie. To mi się bardziej jednak podobało. No, to dają taki charakter te oczy. Co jeszcze tam kupię, takie jak sobie pobrałam? Tak sobie teraz myślę. Nie wiem. Ej, jedną rzecz na pewno pobrałam dla chłopaka. Właśnie bardzo w sumie dużą myślą moją był tutaj. A gdzie ten kapelusz? A ja to pobrałam, jak chciałam kapelusz. Jak on wygląda? I cudnie wygląda. Wyglądasz cudnie po prostu. Ty świrku, ty. A słodziasi. Ej, to też takie końcóweczki, kici, kici. Takie to śmieszne trochę. Ale tu zielony, bo on jest przecież takim ogrodnikiem. I zostawiam mu ten fryz. A, niech tam będzie. A gdzie ten kapelusz? A tu można? A to doróbmy swój właśnie kapelusz, co? Tak. Bez kapeluszu, ale jesteś super. Jesteś śliczny, jesteś ekstra. Teksty motywacyjne dla Simsów. I te oczy też. Niech wszyscy będą tacy trochę. Teraz trochę musimy zmienić fryzurę nawet do Krokietowi. Mi się nie podoba, że jest... O! Takie troszkę tylko inną. Ale też ten sam desen. Jest takie dziwne chłopaki. Arnold nie. Arnold definitywnie on nigdy nie powinien być zmieniony. Tutaj... To jest dobrze. Tutaj też jest dobrze. No a ma... No to Annabel zmieniała, więc... Merida. Oj, Merida musi mieć inną fryzurę. Możesz mieć
inny niż szare, możesz. And Fabi. To jeszcze jedziemy. W ogóle jak już długo o tym mówię, przepraszam, że tak ten gameplay dzisiaj jest taki bardziej tutaj w, na plaży. No ale. A mało tych fryzur. W takim razie tylko mi pobrało to, a pobrałam więcej. Także mówię wam, tym stronom aż tak nie możecie ufać, nie? Nie no, takich włosów nie będziesz miała. Ale z tych nowych fryzur, te włosy są zachwycające. Ja uważam, że te ci zostawię, ale takie może siwe. Przecież ty jesteś już babcią. Aż trochę, aż takie są zbyt ten, nie? Zbyt babcia. Trochę mi przeraża. Trochę jak ja! I też zmienimy ci ubranie, o ile będzie można. Taką sukienkę śliczną widziałam dla babci. Też nie dla babci, bo mi się tak naprawdę spodobała, że ja bym sama ubrała. Taki styl bardzo mi się podoba, właśnie ta. Dobra, ale to nie może być na co dzień. O, tu jest tak idealnie. A kolory niby są? Ej, ładnie to wygląda, ale w białej, taka jesteś śliczna. Tak, tak. A tutaj też zmienimy ci może coś? Zaraz zobaczymy, czy w końcu coś będzie. O, to tutaj jakaś porażka. Może już to powoli jest koniec. No to może zostać. A jakiś może tylko ci kolor zmienimy tego? Zmień sobie tylko tą marynarkę na taką. A w tej chyba jednak dobrze, co miałaś, wyglądałaś. A taka tutaj, tak klasycznie. Czekajcie, bo tutaj chciałam może na, też na... Na tej panience, na Amandzie to wypróbuję. No tutaj to, jak to wygląda? Oj, to takie... Nie. A to? To wygląda dobrze na, to, na niej. Aha. Ale to może bardziej na takich... A, niech chodzi. Nie powiem kto. To nie może wygląda akurat. Ale tu? A chodź se to. Chociaż to jest taki kultowy strój trochę, ja lubię go. No to nie wiem gdzie. Tu też zmieniłam. Tu nie, tego w ogóle nigdy nie ubierają. Dobra, to ty chodź tak. Ale ty? Anabel? Ej, ale załamuje mnie ilość rzeczy, które pobrałam, a nie ma ich. Bo jest trochę, nie ukrywam, dużo tego. Jeszcze makijażu nie sprawdzałam, to zaraz wam pokażę. A to wyglądało dobrze. To wyglądało dobrze. Do sportu masz jakie? O! To sportowo właśnie możesz takie mieć. Spoko. No tutaj tak nic nie widać. A, tu niestety nic nie zrobimy. Tutaj. Albo jednak nadal na Amandzie, bo tam ona jest tak naprawdę zbyt chuda. Koszulka. Taką super koszulkę gdzieś tam pobrałam. I też są w ogóle takie nowe rzeczy, tych ich nie widziałam. Taką koszulkę dla przyjaciółek, coś takiego pisało. Jak nie znajdę, to się załamie. Bo ona była naprawdę fajna. Zobaczymy. Już widzę, że tak mało, już nie ma, nie ma, już widzę, że nie ma, już wyczułam, że nie ma. Szkoda. Bardzo fajna była. Taka pizza coś. Mhm. No. Taka pizza coś. A to nie, to klopsik. A może właśnie chodzi o to, że ona była dla nastolatek? Kalenda, jestem dla nastolatką, tak? Koszuleczka, czy to ona będzie? Zaraz poszukamy ją sobie wszędzie. Byleby koszulka dla ciebie. Nie, nie będzie jej. Nie ma jej. A była fajna, była fajna, już jej nigdy nie zobaczycie. Ale jeszcze spódniczkę, bo teraz mi się przypomniało, że spódniczka to, tak, to sobie naprawdę ładną taką. O, tak jest, fajna! Fajne! Fajnie to wygląda! To drugi strój ewidentny. Jezu, nie chodź tak. Już koniec czasów, kiedy tak chodzisz ubrana. W tej spódniczce! No super! Się podjarałam. Fajne, patrzcie, jakie lody, jakie coś ekstra wygląda. No i góra. Góra, no to jest problem. Góra by mogła być... No, stanik? Nie, ale chodzi bardziej o taki... No nie, coś pod spód. O, to pasuje, nie? A to... Jezu! Jezu!
A w sumie takie czarne. Dobrze to będzie wyglądać. Odważnie, dalej dziewczyno, come on girl. Tutaj jeszcze walniemy ci takie włosy, takie. Albo nawet takie tylko, nie, o Jezu, nie. Masz problem z piersiami, widzę, bo tutaj tylko jest dobrze. A tu miałeś takie swoje blond włosy, spoko. Chociaż jak tam masz, nie wiem, tutaj masz blond, tu masz czarne. A taka jesteś drapieżna. Fajnie wyglądasz. I buty też muszą być czarne. Tutaj już akurat nie wybaczymy jakichś innych butów niż czarne. Dobra, czy to wszystko? A, jeszcze oczy makijażu. Może to zmieni całkowicie twarz, czy coś? Makijaż? I takie oczka tam miałam, takie były pobrane. Wymalowane oczy tak naprawdę ładnie. Też chyba nie ma. Kita Boże, tak niektóre pobiera, niektórych nie pobiera. A czy to nie jest właśnie... Nie, no to są oczy. To są oczy, a miałam taki makijaż, no... Tak, a tu? Nie. Ma... Nie, to też... To też nie. I tutaj też raczej to nie. O! To w ogóle ładne będzie. A może to właśnie jest to? Tak, to jest to! To jakoś tak dobrze wyglądało tamtej babce. Takie, wiecie, takie smoki mocne. Fajnie. A to niech sobie będzie w tym makijażu. Nie wiem, czy coś jej dodało. A tutaj ten makijaż jest dobry. Chociaż jeszcze możemy zmienić ten kolor oczu, bo ten makijaż na pewno zostanie. Bo on jest taki trochę chory. Nie, a ten mi się podobał, tylko inny, do włosu bardziej. A nie, to musi być jakby białe. I teraz jakie ono ma dziwne kreski. O to. To bardziej do włosów, takie czerwone. Kiedy to w ogóle tak dziwnie wygląda ono. Jest dobrze, przyjmuję to. Na plaży wszyscy są. Co ty masz za karierę muzyczną? To wcipniś? Idiotyczne! Już coś, całkowicie coś nie wiem. Nie wiem. Kurde, byle co, naprawdę byle co, ale nie jakieś takie coś. Natura, o, natura. Miłośniczka natury po prostu. Kostuszka? Aha. Nie, no, miłośniczka natury. Boże, co ona tam by miała? Dobra. Bardzo dużo czasu nam zleciało w tym tworzeniu Sima i pokazywaniu tych dodatków, ale... Wydaje mi się, że fajnie, że patrzcie, ich zwłoki w ogóle metamorfozy, jak totalnie ich zmieniłam. Ale świro śnięto wyglądają. A ta koszulka, bo mogę ci wam wytłumaczyć o jakiej koszulce, jakby nie było jej, a fajne było, ją pobrałam. To była taka z pizzą i hot dogiem. Tylko takie rzeczy lubię. Fajnie to wygląda na ciuchach jedzenia. Na przykład ta spódniczka Amandy jest ekstra. Te koktajle takie, wow, chciałabym taką bardzo. Ej, no super wygląda ten. Już ja teraz nie będę wiedziała, kto to jest. Mówi się ten Franklin, ale... Taki inny. Tutaj zostały różowe włosy w ogóle. Wszyscy tacy śmieszni. A tu pani... Opętana mięta. I spać. Czy my dzisiaj mamy wtorek? Czy to znaczy, że w końcu pan Krokiet jutro pójdzie do pracy i zobaczymy w końcu, no, naukowca? W sensie ja zobaczę, bo wy pewnie już widzieliście gdzieś tam u innych czy coś, no może nie. O 10. Eureka! Krokiet dokonał swojego pierwszego przełomu naukowego. Co ty niby robisz? A, on jest taki mądry, on jest taki naukowiec, że aż taki skupiony jest. Julia! No musisz sikać przy nim, no przykro mi jest. Jest też kibel na dole. Ale fajnie, czyli teraz już wiemy tajemnicę żarówki. Wow, fajnie. Dokonaj dwóch przełomów naukowych. Już jeden dokonał! A gdzie, jak to można robić? Kłaksa! A to nie wiem, jak to zrobić? A, pogrożony w myślach musi być. Zajmowania się ogrodem? No to nie wiem, usiąść? Może nie, no, zajmowanie się ogrodem. No pogrąż się w myślach? No właśnie w kąpieli, to jest bardzo dobry moment. A dobra, jeszcze idźcie ten.
Weź kąpiel błotną! A jeszcze błotnej kąpieli nie widzieliśmy, fajnie. Ja już tak chcę iść z nim do pracy, do tego naukowca. A fuj, to wygląda ohydnie. Ale super w sumie to wygląda. A fotka musi być. Super. A ja bym tak jeszcze chciała wszystkich zgromadzić. Raczej wszyscy nie mają... A trudno, nie będę tak robiła, że tak. Bo chciałam taką im wspólną fotkę zrobić, tych co się zmienili, ale... Już nie będę aż taka ten... Jak ona ten? A, nie widać jej. Chciałam zobaczyć jak wyglądają. Fajnie. Dobra, a Anabel, czemu tu idziesz na przykład spać jak taka higiena? No dobra, ty już tam w ogóle żyj. Ej, ciekawe czy duch? No to już nie żerujcie tej mięty, jak ona wam aż tak robi takie coś. Wszyscy są opętani później. Eureka znowu! Super! Ej, to jest super! Po prostu takie zarąbiste zdjęcie. Taki kurde jak głupi krokiel z ogórkami na oczach, taka kąpiel błotna i eureka. No fajnie, fajnie, czyli mam już drugą eurekę? Czyli co, awansik? Co? Nie ty. Utrzymaj skupienie przez 2 godziny grając w gry. Co ekspert komputerowy? Masz kitowe to. To możesz być naukowcem. Dokonaj 2 przełomów i... Z pozytywnymi emocjami chodzenie do pracy. Dobra, to na pewno trzeba zrobić. Głuptaś. Nie, już nie da rady. Nie, wyślij w pojedynkę. Co, głód? No to jednak weź tą opętaną miętę, dokończ. A, zjedz to. I od razu idź spać. Kurde, szkoda, że nie ma czegoś, co bardzo szybko wysypia. Kurna, chciałabym, żeby on ten awans tak zdobył i w ogóle... A tak jesteś w sumie odprężony, masz w sumie dobre emocje, moim zdaniem. Kurde, z tą opętaną miętą, to nie wiem. Może przesadzić, Jezu, kupia jestem. Służba wzywa, świat jest, Amanda też wyślij pojedynkę. Jejku, no ja rozumiem jak ty się czuję. A nie, jesteś wyspana, nie tak źle. Myślałam, że masz jakąś masakryczną energię. Dawaj, czadu! Cruella de Mon, wyglądasz bosko. Nie pocieszyłam jej, była smutna. Dali krokiet, ty masz zmianę tej fryzury. No, przeskakczy mi do góry. Ale mi się wygląda. Taka niby tak samo, ale jednak inaczej. No to idź do pracy, niech idzie. A ty trochę chociaż śpi. No tak, żeby na tą 10:00. Kananda idzie do szkoły. Wszyscy wywalą mi z hajzy. Ej, zostaje w sumie tylko 3 osoby w domu, ale ja i tak pójdę do pracy razem z krokietem. Pracę za około godzinę. No nie będzie za dobrze. Może gdyby się jeszcze pocałował żonę. Może chociaż wtedy. Ta zabawa też, zabawa powinna być bardziej uskuteczniona. Chociaż patrz ile ty masz... Eureka, no nie, ten ślub coś ci nie dał! Zapal kadzidełko! Kopnij flaminga sobie, chłopcze. No, nie można kopnąć powinien móc... O, szybko patrz, Anabel jest. Przytul ją. Barabara też by pomogło. No, już trudno. Gdzie jest ten przytulenie? Czemu nie ma przytulenia? Obejmij. Dobra. Jak teraz ją przytulisz, to też coś się spełni i będziesz taki szczęśliwy, że ją przytuliłeś. Dobra. I coś jeszcze zdążysz? No do pracy! Tak! Co? Nie! Zestresowany nauczyciel. Nauczyciel musi na chwilę wyjść z klasy, by wziąć lekarstwo. Prosi więc klasy, by pod jego nieobecność siedziała cicho i czytała zadaną lekturę. Czy Kananda powinna to zrobić, czy spróbować odrobić inne lekcje, skoro nadarza się okazja? Odrób...
trochę im lekcji. No każdy by tak zrobił, no. Tak, dołączymy do niego. Dostaniemy wtedy powiadomienia o tym, co się dzieje w tej szkole? No i teraz nie wiem, co się stało. Ej, ja bym... Każdy tak robi w szkole, co nie? W każdej wolnej chwili się odrabia lekcje. Nawet nie jak wychodzi nauczyciel w ogóle... No i co? Nauczyciel wychodzi wziąć leki? Codzienne eksperymenty! Widaj w laboratoriach Futur Slim! No dobra, nie chcę mi się tego czytać. Nauczyciel załatwił swoją sprawę szybciej niż się spodziewał, więc wraca do klasy i widzi, że Kananda nie czyta. Kananda wysłuchuje kazania o tym, jak ważne jest siedzenie cicho i wykonywanie poleceń. Pogorszenie oceny małe. Debile! Przepraszam, ale naprawdę, no jak można tak... Właśnie wykazała się umiejętnością logiki. Co się dzieje? Czemu tak bardzo nadal to cię trzyma? I czemu w ogóle, no... bardzo rozgniewany. Idziemy z super po prostu bardzo rozgniewanym srokietem do pracy. Przecież nie zdradziła cię Anabel. Ja nawet nie wiem, co się stało. Jakie fajne. Co, gdzie my w ogóle jesteśmy? Wow. Gdzie jest? Pracuj nad wynalazkiem o nazwie Ciągłobrotor. Ciągłobrotor. Nie mam pojęcia. Czuję, że znowu... O! Nie. To nie to. Ja bym chciała... Wybierz kreator wynalazków, a następnie pracuj nad wynalazkiem i wybierz listy Ciągłobrotor. No dobra. Pracuj nad wynalazkiem, tak? O! Pracuj nad wynalazkiem. Ciągłobrotor. Widzisz, ciągle się obraca. Już nie bądź taki zły, no. Jaki po prostu... wredny. No. Ale tu w ogóle będzie 8 godzin. To już pewnie w kolejnym gameplayu dorobimy ćwicz analizowanie, poproś współpracownika o metal. Ej, ty metale powinieneś mieć w domu. W ogóle Franklin byłby dobry na taką pracę. Czemu Franklin tutaj nie wysłałam? A, Franklin jest lekarzem! Przecież tak. Górna. Ja cię pędzielone, no ciągle obrot. Bubu! Fajnie. Ocena pracy i tak już nie będzie super. Twoje eureki nic nie dadzą, bo masz po prostu jakiś okres. Jak się tworzy ciągłobrotor? Twoje skrzynki pocztowe, rachunki. 18 tysięcy rachunków? Psychicz. I co on pokazuje maszynie? Myślisz, że ta maszyna ma mózg? Nic szusuchego. Dobra, przyspieszę to. Jezu! Coś się nie zna... Dobrze, dobrze jest teraz, czy... Nie mogę wypracować w takim dymie. Co to jest? Czy to jest ciągłobrotor? Wynaleziony ciągłobrotor! Co tu można na przykład zrobić z nim? No schować do wyposażenia, chcemy ciągło... Wow! Zobaczymy, co można z nim zrobić. Włącz go! Wow! Włącz ciągłobrotor! Nawet miałam... A to takie intuicyjne było. Obejrzyj jeszcze go! Tylko co, że ciągle się obraca i to jest jego całe zastosowanie? Lekko idiotyczne. No ale okej. Ej! Obraca się. O, siku! Dobra, lecimy siku i lecimy... Przygotuj specyfik, jedzenie syntetyczne! Kolejny odcinek! Oh, fuck! Krokiet będzie tutaj takim wynalazcą i tym w ogóle. Dziękuję za oglądanie, dzisiaj trochę było ubraniowo i fashion modowo, w ogóle czuję się jak gwiazda mody. Dziękuję, papa, kocham was i łapkę w górę!